ludzie ładni mają w życiu łatwiej. Nie każdy ma jednak szczękę Adonisa, a niektórzy mają radar zamiast uszu. Jeżeli nie wygrałeś na genetycznej loterii, to nadal istnieje dla ciebie szansa. Wystarczy, że zaczniesz się dobrze ubierać i przez to także dobrze wyglądać. Wyglądanie dobrze sprawia, że czujesz się lepiej i pewniej, przez co ludzie postrzegają cię jako dużo bardziej profesjonalnego. Razem z marką Lancerto, która jest partnerem tego materiału i w której salonie obecnie gościmy, pokażemy ci, że ubiorowe ogarnięcie nie jest aż tak trudną sprawą. Na początku poznasz kilka zasad i zakazów, które powinieneś respektować. Oczywiście wiele osób uważa, że zasady są po to, aby je łamać, ale aby móc robić to dobrze, trzeba je najpierw poznać i się do nich zastosować, bo na improwizację przyjdzie czas nieco później. Jesteś gotowy? Jeśli tak, to zaczynamy. Rada numer 1. Materiały. Wszak to podstawa wykonania każdego elementu garderoby. Jak to jest z tymi materiałami? W twojej szafie powinny królować naturalne materiały takie jak wełna, bawełna, jedwab, len czy wiskoza. Naturalne materiały są świetne, ponieważ grzeją, gdy powinno być ci ciepło, a chłodzą wtedy, kiedy przegrzewasz się naturalnie. Jeśli chodzi o to, to warto byłoby w tym momencie sobie powiedzieć, z jakich materiałów powinny być wykonane poszczególne elementy garderoby. Więc kolejno, koszule i t-shirty powinny być wykonane z bawełny z ewentualną lekką domieszką elastanu. Idziemy dalej, mamy spodnie. Te mogą być wykonane z bawełny, wełny albo lnu, w zależności od temperatury, która panuje na zewnątrz. Marynarki podobnie jak spodnie, z tym, że należy uważać na to, z czego wykonana jest podszewka. Unikajcie poliestru, który będzie was po prostu grzał, tak jakbyście się owinęli celofanem. Wiskoza jest zdecydowanie lepszym wyborem. Jeżeli chodzi o buty, to tylko i wyłącznie skóra naturalna. Można o nią dbać, w przeciwieństwie do skór syntetycznych, plus zdecydowanie lepiej odprowadza wilgoć z wnętrza buta. W przypadku sztucznych i syntetycznych materiałów warto wspomnieć, że one także warte są naszej uwagi, ale generalna zasada brzmi tak, że im dalej od naszej skóry, tym na więcej poliestru czy poliamidu możemy sobie pozwolić. Potrzeba byłoby być niespełna rozumu, by zaprzeczać na przykład przeciwdeszczowym właściwościom wykonanej z materiału technicznego kurtki. Rada numer 2. Krój i dopasowanie. Nawet najładniejsze ciuchy będą wyglądały na tobie źle, jeśli będą w nieodpowiednim rozmiarze. I chodzi tutaj zarówno o ciuchy za małe, jak i za duże. Co do zasady, najlepiej skupiać się na krojach slim, dopasowanych, ale od razu trzeba w tym momencie zaznaczyć, że nie chodzi nam o kroje typu skinny, które są tak bardzo ciasno dopasowane. Dopasowane ubranie powinno podkreślać walory twojej sylwetki i tuszować jego mankamenty, ale w żadnym wypadku nie może twojego ciała ograniczać. Proporcje marynarki. Głównym zadaniem marynarki jest poszerzać twoją sylwetkę w okolicach klatki piersiowej, dlatego powinna ona tworzyć kształt odwróconego trójkąta albo trapezu. Należy również zwrócić uwagę na przestrzeń, która tworzy się między bokiem a rękawem marynarki, czyli tak zwane okna. Jeżeli one się pojawiają, to znaczy, że marynarka jest najprawdopodobniej dobrze dopasowana. Zwróćcie również uwagę na długość rękawa, spod którego powinien wyzierać 1 cm mankietu. 1 cm, nie 10 ani nie 0, ani nie -10. Przy koszuli zapinanej pod szyję powinieneś być w stanie włożyć między zapięty kołnierzyk a swoją szyję wskazujący palec. Wtedy ten kołnierzyk jest idealnie dopasowany i zapewnia ci komfort podczas użytkowania. Jeśli chodzi o rękawy, to powinny one gładko oplatać okolice twojego nadgarstka. Jeżeli kończą się wyżej bądź niżej, to jest to znak, że te rękawy są niedobrej długości. Swetry. Swetrowe dzianiny mają zapewniać ci komfort, dlatego też mogą być troszkę mniej dopasowane, ale nie oznacza to, że masz się odziewać w coś, co w kroju przypomina worek po ziemniakach. I tutaj pamiętaj, żeby wykonane były z naturalnych materiałów, a jeżeli chodzi o krój, nie może być on za długi. Wydłużony sweter będzie optycznie skracał ci nogi, a tego przecież nie chcemy. I pozostając w temacie dzianin, t-shirty. Wiadomo, powinny leżeć blisko ciała, ale zwróć uwagę na jeden detal. Rękawki nie mogą być ani za długie, ani za szerokie, bo będą łopotały jak chorągiewka na wietrze, co wygląda śmiesznie. Spodnie, czy to dżinsy, czy chinosy, powinny gładko leżeć na twym siedzeniu, podkreślając jego walory. Nie dostrzegasz ich? To prawdopodobnie zdecydowałeś się na złe spodnie. Odradzamy kupowanie modeli typu biodrówki, ponieważ po pierwsze bardzo często robią źle twojej sylwetce w kontekście proporcji, po drugie nie są na dłuższą metę przystosowane do męskiej anatomii. Jeśli chodzi o okolice pasa, powinieneś zdecydować się na odrobinę luzu, by nie odczuwać dyskomfortu przy siadaniu. O ile nie posiadasz bardzo rozbudowanych ud i łydek, to krój dopasowany, czyli slim, będzie uniwersalnie dobrym pomysłem. W kwestii długości nogawek powinny one gładko opadać na cholewkę buta, tworząc co najwyżej jedno załamanie. Nie jesteś akordeonistą, nie potrzebujesz harmonii przy swoich nogawkach, ilekroć tylko wychodzisz z domu. Masz trochę więcej kilogramów i próbujesz to ukryć, nosząc za duże ubrania? To błąd. Odpowiednio dopasowane ciuchy podkreślą walory twojej sylwetki. W momencie, kiedy nosisz te o rozmiar albo dwa za duże, to one powiększają cię optycznie, przez co wyglądasz na jeszcze większego. Zanim przejdziemy do trzeciej porady, chcielibyśmy ci przypomnieć, że w dalszej części programu czeka na ciebie 10 rzeczy, które pozwolą ci odpowiednio zacząć przygodę z modą męską i zacząć wyglądać dobrze. Więc oglądaj nas do końca. Rada numer 3. Prostota. Jeżeli masz wątpliwości co do tego, na który model powinieneś się zdecydować, to na 99% ten prosty i klasyczny będzie najbardziej rozsądną opcją. Na początek weźmy temat bliski ciału, czyli koszula. Co w twojej ocenie wygląda lepiej? Czy model posiadający podwójny kołnierz, wiele kontrastowych guzików, przeszyć i obszyć, czy ta zwykła, prosta, biała koszula, która praktycznie od dziesięcioleci wygląda tak samo? I to wy zdecydowaliście o tym w naszym głosowaniu. Bardzo cieszymy się, że oglądacie nas bardzo uważnie, bo odpowiedź oczywiście nie mogła być inna i jest bardzo prosta. Klasyczna biała koszula jest zawsze dobrym wyborem. Spójrzcie tylko na tego potworka, tak? To jest model, który chce coś na siłę udowodnić, a biała klasyczna koszula niczego udowadniać nie musi. Bo udowodniła już wystarczająco w niezliczonych wytworach kultury, takich jak książki, filmy czy przede wszystkim reklamy, które chyba najlepiej oddziałują na naszą percepcję. Rada numer 4. Pozbądź się wszystkich ubrań typu no-no. Zrób dokładny przegląd swojej garderoby, wybierz wszystkie te ciuchy, które ją szpecą, a następnie wyślij je w ostatnią podróż. Oczywiście wcześniej powspominaj wspólnie spędzone czasy, bo zakładam, że było parę ładnych chwil. Oczywiście nie wyrzucaj ich do śmietnika, tylko na przykład do kontenera PCK. W ten sposób nie zaśmiecisz planety i pomożesz osobom potrzebującym. Pamiętaj, że budowanie swojej garderoby to maraton, a nie sprint. Stopniowo wymieniaj poszczególne elementy garderoby, wyrzucając i pozbywając się tych starych i brzydkich na ładne i nowe. A jeżeli zależy ci na szybkim efekcie, to zgłoś się do nas i styliści Dandycore odpisują cię od ręki. Czego na pewno nie nosić, gdy chce się być stylowym? Zaczniemy może od czarnych koszul, które same w sobie nie są złe, ale jeżeli nie masz odpowiednio ciemnej karnacji, przy której będzie to wyglądało dobrze, tylko jesteś przeciętnym Słoweninem, który najprawdopodobniej jest blady, to czarna koszula dodatkowo wyciągnie cały kolor i wigor z twojej twarzy. Pomyśl lepiej, czy nie zastąpić ich bielą albo błękitem. Koszuli z krótkim rękawem do marynarki i krawata. Nie bez powodu taki zestaw nazywany jest starter packiem Janusza Wesel. Chcesz być Januszem Wesel? Chcesz być Januszem Wesel? No właśnie, dlatego po prostu tego nie rób. Różnego rodzaju trumniaków, kaczych dziobów, borsuków i z drugiej strony stricte sportowych, biegowych butów do eleganckich stylizacji. Śmiesznych, źle zaprojektowanych t-shirtów rodem z bazarów z początku XXI wieku. Kojarzycie te t-shirty? Piwo to moje paliwo, po co chodzić, skoro można latać? Bez sensu. Ale oczywiście, jeżeli znajdziesz t-shirt z dobrze zaprojektowaną grafiką, z inteligentnym żartem, to jak najbardziej możesz je nosić. Ale od czasu do czasu, nie przesadzajmy. Rada numer 5. Stosuj się do reguł. Wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku. W 99% przypadków prostota będzie najlepszym wyborem. Jeżeli zależy ci na tym, żeby wyglądać dobrze, to stosowanie się do reguł będzie do tego najlepszą drogą, by wyglądać dobrze, tak po prostu. Jeśli chcesz już teraz wyglądać jak ten przysłowiowy $1 000 000, to załóż na siebie białą koszulę, do tego jakieś proste spodnie, chinosy albo dżinsy, uzupełnij to skórzanym paskiem i dopasowanymi do niego kolorystycznie butami. Spójrz w lustro i odpowiedz sobie na jedno, ale to jedno bardzo ważne pytanie. Czy da się wyglądać jednocześnie tak dobrze i tak prosto? Dlaczego ta propozycja jest jednocześnie tak prosta i tak uniwersalna? Taki właśnie wygląd niejako siedzi w naszej głowie, został wtłoczony do niej przez popkulturę, ponieważ takimi prostymi i efektownymi zestawieniami posługują się często osoby z wizerunkowym autorytetem, jak na przykład celebryci, gwiazdy telewizji albo przedstawiciele wolnych zawodów. Jest on schludny, nienachalny i nie odwodzi zbytnio uwagi odnoszącego, a przede wszystkim jest bardzo prosty i bardzo łatwo zastosować go na gruncie swojej własnej, prywatnej garderoby. Więc na koniec nie pozostaje nam nic innego, jak tylko powiedzieć, że powinieneś skorzystać z kapitału kulturowego i w końcu wyglądać dobrze. Z naszej strony to tyle. Oddajemy teraz głos Piotrowi, który pokaże wam 10 rzeczy, które powinniście mieć w swojej garderobie. Halo, halo Piotrze, słyszymy się? Partnerem dzisiejszego odcinka jest Lancerto, marka, która naprawdę rozumie, że nowoczesna klasyka jest idealnym wyborem dla stylowego mężczyzny. Z jej bogatego asortymentu wybraliśmy 10 produktów, które naszym zdaniem są idealne na początek przygody z modą męską. Gotowi na starter pack w postaci wzorowej kapsułkowej garderoby? Zapraszam za mną do przymierzalni. Kapsułkowa garderoba, czyli 10 rzeczy, które musisz mieć. Prosty biały t-shirt z okrągłym dekoltem, bez żadnych nadruków. Kolorowa koszula w drobną kratę typu gingham i z kołnierzykiem button down. Biała koszula slim fit o jak najprostszej formie, z kołnierzem włoskim lub button down. Szary sweter typu winek. Brązowe buty typu brogsy o otwartej przyszwie. Brązowy pasek w kolorze podobnym do butów. Granatowe dżinsy bez przetarć czy dziur. Jasne spodnie chino. Granatowa, dobrze dopasowana marynarka. Poszetka z uniwersalnym wzorem paisley. Skąd nazwa kapsułkowa garderoba? Ubrania są tutaj jak klocki Lego. Można łączyć je ze sobą w nieskończoność. Weźmy dżinsy i brogsy jako podstawę. Biała koszula i dżinsy, klasyk nad klasykami. Możesz też zmienić koszulę na kratę i w swetrze będziesz wyglądał piekielnie inteligentnie. Jeśli do podkoszulka i swetra założysz marynarkę, to będzie i ładnie, i luźno. A biała koszula, sweter i marynarka to zestaw jak z uniwersyteckiej katedry, tylko że naprawdę dobrze wyglądający. Za każdym razem pamiętaj oczywiście o poszetce do marynarki. Przechodząc do chinosów i brogsów, w połączeniu z koszulą w kratę powstaje kolejny klasyczny zestaw. Podkoszulek ze swetrem wygląda tutaj równie dobrze. Koszula z kratą i marynarka sprawdzi się, jeśli chcesz, by było formalniej, ale nie zbyt formalnie. Formalności w tym przypadku doda ci biała koszula. Jak widzicie, wystarczy 10 produktów, żeby stworzyć zestawy zarówno eleganckie, jak i te kompletnie luźne. Co też ważne, nie trzeba dużo inwestować, żeby móc ubierać się naprawdę różnorodnie. Dziękuję Wam za uwagę i oddaję głos do studia. Podobał Ci się ten materiał? Mamy nadzieję, że tak. Jeżeli miałbyś ochotę na kolejną porcję wiedzy podanej w taki sposób, na przykład w formie filmu o 10 rzeczach i kolejnych zasadach dla średnio zaawansowanych w temacie męskiego stylu, to daj nam znać poprzez danie temu filmowi łapkę w górę, jak również w komentarzu. Będziemy bardzo wdzięczni za to. My dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku.